Witam, pozdrawiam wszystkich oczywiście. Dzisiaj trochę Budapeszty do kawy. Tam jeszcze latają, bo wypuszczałem. Tam jest uchylone. Jeszcze latają. Czaposze chyba latają. Bo część siadła, część lata, jakieś Budapeszty pojedynczo jeszcze. No ale jeszcze ze 40 sztuk w górze tam latali już pojedynczo. No tam gdzieś latają jeszcze. Nie, dzisiaj Budapeszty do kawy tylko i nic poza tym. Dobra, piję kawę, jem tutaj ciastko i nie chcę mlaskać. Tak to wygląda, słuchajcie, tam Budapeszty już znowu się naniosło, ale te jajka wszystkie powysuwałem, nie ma już. I teraz ten. Jeszcze ten, patrzę co tu jeszcze latają. Co się złapały trochę razem, czaposze. No są te, słuchajcie, w sezonie wyszły mi takie różne te Budapeszty i na, dużo na białych jest, ale są też na ciemnych ogonkach. No jest to problematyczne te wyrywanie, no to te wyrywanie tych ogonków to... No ale wiem, że niektórzy mówią, że one same potrafią spierzeć, nie wiem. Trochę padnięty jestem, tu widzę przylatują Budapeszty chyba. Gdzieś tam sobie latały i siadają powoli. Ale jednak tu jak zrobiłem, to już jest fajnie. Już normalnie kontroluję. Tak to jest trudno je. O, siadają sobie elegancko, bezproblemowo. Nie boją się. One po prostu widzą szpar, nie? O, czapusz chciał tu usiąść. Nie, czapusz tam siada, no. Czapusz, tu nie usiądziesz, bracie. Nie, poleciał tam. Na barakowóz. Siadają czaposze tam kilka. Bo jeszcze kilka tam. Niech sobie siadają. Dzisiaj tak do kawy tylko. Do kawy tylko do Budapeszty. Pytacie się o te gołąbki, ale że nie, no mówiłem po wakacjach tak, na pewno będę część sprzedawał, mam za dużo tych gołębi. Tak mnie korci, bo tak ganiam gołębnikami, raz jeden, raz drugi, raz trzeci i tak korci mnie, żeby kiedyś je wszystkie razem tutaj, ale to muszę na spokojnie tak, bo trochę tu u mnie trochę tak. Się zlatują czaposze. A, widzę. Nie, ale wam powiem, że czaposze tu nie siądą. Tam jak przez pomyłkę jakiś młody na chwilę tylko, a tak to nie. Ale nagram wam jeszcze trochę, zobaczycie jak wygląda stado czaposzy. Naprawdę
No, widok niesamowity, naprawdę fajnie, fajnie, fajnie. Tak, trochę wam tylko pokażę, żeby coś się działo. Pierzeją super fajnie te gołąbki odpukać jakoś. A chcę wam pokazać, bo z miesiąc temu wszedł mi tutaj, może nie miesiąc nawet, Budapeszt, no kurde, jak mi nie było. I tak został, muszę go namierzyć. No ale to komuś go dam, bo tak. O, chyba tamte. No ale są już jaśniejsze, dużo jaśniejsze. Jeszcze te stare, kilka starych takich jest, zostawiłem, bo one rzucają fajne młode. I są, mają ciemne ogonki, ale fajne z głów są te gołąbki. I tu te moje są takie średniaczki, nie są na długich dziobach. Co tam u góry? A to już się zlatują powoli. Czaposze. Jeszcze, bo tam część czaposzy mi idzie bardzo wysoko. Strasznie wysoko. Chyba z 11 to idzie mi tak wysoko. 11 albo 12, 10, 12 chyba poszło. Odrywają te mury. O, teraz się zlatują dopiero. A tam ładnie siadają. No co, czaposzek, siadaj tam sobie. No, usiadaj. Tam jeszcze Budapeszty pojedyncze. Jakiś czaposz jeszcze jeden. No niech latają sobie. Tu dzisiaj mówię wam tylko do kawy, tak na ziemi. Sobotę wam pokażę, jak murzyny latają, także pozdrawiam wszystkich. Film taki jakiś tam, taki sobie. Trzymajcie się, pozdrawiam was wszystkich.